Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2. Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12, a my musimy obliczyć objętość bryły utworzonej z połączonych stożków, całej tej bryły tutaj na obrazku. Zaczniemy sobie tutaj od tego, że mamy podany stosunek 3 do 2. W sytuacji, gdy mamy podany taki stosunek, to najczęściej przyjmujemy sobie, że skoro 3 do 2, to robimy sobie 3x do 2x. A to jest podany stosunek wysokości tych stożków, czyli chodzi o tą górną wysokość i tą dolną wysokość. Skoro to jest 3 do 2, to ta górna wysokość to możemy ją sobie oznaczyć 3x, a ta dolna wysokość to będzie 2x. No bo tu na dole jest mniej. No i teraz patrzymy na wzór na objętość stożka, to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Objętość dolnego stożka to będzie... Będzie 1 trzecia tak jak we wzorze, będzie pi tak jak we wzorze, będzie r do kwadratu tak jak we wzorze, bo mamy oznaczony promień stożka literą r, a zamiast litery h damy sobie coś innego. Wysokość tego dolnego stożka to będzie zamiast litery h możemy dać 2x. 2x, czyli inaczej 2 razy x. Ja to tak zapisuję, po to, że teraz tą dwójkę wyrzucę sobie tutaj na początek. Napiszę najpierw dwójkę, a potem napiszę tą całą resztę. To samo z dwójką na początku. To jest objętość naszego dolnego stożka, tego mniejszego, i my wiemy, że objętość tego stożka jest równa 12, więc to wszystko możemy sobie przyrównać do 12. Teraz ja sobie podzielę to wszystko jeszcze przez dwa. Przez tą dwójkę, która jest na początku, bo ja chcę, żeby ta dwójka zniknęła. I ona zniknie. Przy tym dzieleniu przez 2 ta dwójka się redukuje. Zostaje ta cała reszta z tą 1 trzecią na początku. A tu po tej stronie dostaje 6. No i mam taką równość. Ta równość na razie ją zostawiam. Do niej wrócę. Teraz zajmę się objętością tego górnego stożka. Objętość tego górnego stożka będzie leciała zgodnie z wzorem do pewnego momentu. 1 trzecia pi r kwadrat to się nie zmienia. Potem ma być razy h, czyli razy wysokość, a górny nasz stożek ma wysokość równą 3x, tak żeśmy ją sobie opisali to tak teraz tutaj wstawiamy. 3x to jest zamiast wysokości. I teraz robimy podobny manewr do tego tutaj, z tą dwójką, tylko że tym razem mamy tutaj trójkę, tą trójkę przenosimy na początek, czyli jest trójka, a całą resztę dalej przepisuję bez zmian. No i teraz rzecz magiczna się stanie, bo całe to wyrażenie 1 trzecia pi r kwadrat razy x to tutaj wcześniej mieliśmy już przygotowane. Ja wyliczyłem, że to wyrażenie jest równe 6. To znaczy, że zamiast tego całego nawiasu mogę sobie dać liczbę 6. Czyli dostanę 3 razy 6, a to jest 18. To nam wyszła objętość tego górnego stożka. A z treści zadania wiemy, że objętość tego dolnego stożka jest równa 12. Tutaj na dole jest 12. A my mamy obliczyć objętość całej tej bryły, złożonej z tych dwóch stożków, więc dodajemy 18 i 12. Razem nam to daje odpowiedź 30. Odpowiedź B jest poprawna.